Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i tutaj chciałbym poruszyć temat badania przez lekarzy, nazwijmy to 70+, czyli osób w wieku powyżej 70 roku życia. Sam jestem lekarzem, któremu idzie już 60 i nie jestem takim bystrzakiem jak 20-30 lat temu. I czy ci starsi lekarze dalej powinni wykonywać zawód, czy powinni podlegać jakiemuś sprawdzeniu? I uczucia mam mieszane, bo z jednej strony też mi nie idzie ku młodości, z drugiej strony ostatnio osoba z najbliższej rodziny miała przeprowadzony zabieg usunięcia żylaków u profesora, który miał lat 80 i wszystko poszło fajnie, miło i przyjemnie, żylaki zniknęły. No ale też muszę przyznać, że zatrudniałem kiedyś osobę lekarza, okulistkę w wieku powyżej 70 i stan psychiczny tej pani i jej wiedza no, daleko odbiegały od tego, co jest jakimś obecnym standardem. Niestety została zwolniona. No, wiedza sprzed kilkudziesięciu lat, czyli ciągle wracała do spożywania marchewki na poprawienie wzroku, co było dobre po II wojnie światowej, no i jakieś urojenia prześladowcze, że każdy coś tam chce jej złego zrobić. No, za długo nie popracowała, ale problem jakiś z tą panią był. No, mam nadzieję, że jeżeli cię taki lekarz bada, to trafisz na jakiegoś takiego rozsądniejszego, któremu miażdżyca nie zniszczyła, że tak powiem, mózgu, który jeszcze coś tam potrafi sensownego zbadać i powiedzieć. I można powiedzieć, że jest jak generalnie w życiu, czyli no jedni mają więcej szczęścia i są wesołymi staruszkami, są w stanie wszystko zrobić, natomiast u drugich idzie to troszeczkę gorzej i niestety miażdżyca naczyń mózgowych robi swoje, zdolności intelektualne jakoś tak ulegają znacznemu pogorszeniu. Jest to raczej problem ogólnoludzki niż ogólnolekarski, niż tylko lekarski. Unia Europejska szykuje się w tej chwili do badań kierowców, wszystkich kierowców powyżej 60 roku życia, także w pewnym sensie ktoś będzie musiał mnie zbadać. Natomiast no mówię, masz szczęście, to trafisz na lekarza jakiegoś sensownego, nie masz szczęścia, to po prostu masz kogoś, kto nie powinien być już w tym wieku lekarzem. Także na tym kończę. Mogę tylko jedno powiedzieć. Wesołe jest życie staruszka i kochajcie starszych panów, młode dziewczyny.